Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmuję się przygotowaniem miejsca na przyjazd kur, niosek. Dlatego wpadłem na taki patent, aby wykorzystać wiadro do przygotowania poidła smoczkowego, bo w tamtym miejscu, w którym póki co kury będą, nie mam podciągniętej wody. Dlatego takie dwa duże wiadra powieszę sobie, podłożę korytka i spokojnie powinno to wystarczyć. Co do patentu, to tak będę chciał wywiercić sobie dwie lub trzy dziury. Na początku wywiercę dwie dziurki po krawędziach i wkręcę zwykłe. Już sobie owinąłem, aby uszczelnić, zwykłe smoczki kropelkowe. Mam nadzieję, że to się sprawdzi i że kury jakoś chętniej będą piły, powiedzmy, z tego wiadra. A jeżeli nie, no to powiedzmy nakapię do korytka pod spodem i tam też będą mogły się spokojnie napić. Mam już gotowe poidło. Na razie tak prowizorycznie, bo to jest tymczasowy kurnik. Tak naprawdę na taką a la kwarantannę. Co do poidełka, tutaj zamontowałem taką starą brytwankę i powoli się skrapla z dwóch smoczków. Mam nadzieję, że spisze się to poidło. Po raz pierwszy taką metodę u siebie zastosowałem. Tak naprawdę tradycyjne zawsze miałem, które też spisują się fajnie, choć uciążliwe jest po prostu rozkręcanie tego, nalewanie wody. Jeżeli te się sprawdzą, to tutaj powiedzmy od góry w łatwy sposób można nalać wodę. No i też mam możliwość odczepienia całego wiadra, zabrania ze sobą pod kran, nalania wody i po prostu przyniesienia go tutaj w całości. Także to będzie na tyle. Czekamy na kurki, które lada moment powinny przyjechać. No i będziemy czekać powoli na jajeczka. To pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.